Układ konsumencki w przypadku umowy kredytu złotówkowego z WIBOR-em można zawrzeć wtedy, gdy już mamy ten stan niewypłacalności. Czyli wtedy, gdybyście na przykład nie wzięli sobie tych wakacji kredytowych, taki stan niewypłacalności na pewno by wystąpił. Co w pozostałych wypadkach, gdy na przykład chcielibyście zmienić w jakiś sposób tą waszą umowę kredytu złotówkowego z bankiem, ewentualnie w ogóle ją unieważnić? Wtedy należy pozwać bank do sądu, co paradoksalnie może być nawet w niektórych wypadkach tańszym rozwiązaniem, niestety dużo dłuższym. Tańszym dlatego mówię, bo tutaj opłata sądowa zamiast 6000 zł w przypadku układu konsumenckiego to byłoby jedynie 1000 zł, oczywiście plus wynagrodzenie kancelarii.